Dlaczego lampy elektronowe odeszły do lamusa? A może jeszcze nie odeszły? W większości przypadków jednak odeszły. Dlaczego? No, technologia półprzewodnikowa zrobiła duże kroki. Czy jeszcze są gdzieś zastosowania, w których lampy elektronowe są niezbędne? W technice mikrofal na pewno. W technice promieni X tak samo. I tutaj nic nie zapowiada rychłego odejścia od lamp. Czy w Polsce produkuje się jeszcze lampy elektronowe? Mikrofalowe tak. Do innych zastosowań już tych lamp nie ma. Nie. Jak wygląda sama technologia? Dlaczego ona jest taka trudna? No, jest to technologia, która wymaga znajomości zachowania się metali trudnotopliwych, zachowania próżnioszczelności. I tutaj trzeba by to jakoś zobrazować jakimś przykładem, myślę, dlatego że dla kogoś z ekran kuchenny jest szczelny, jak nie kapie, a z gazami to wygląda trochę poważniej, tak? Jeżeli mamy zbiornik, powiedzmy litrowy, i dostałoby się tam pęcherzyk gazu o wielkości łebka od szpilki, to z punktu widzenia technologa lamp tam nie ma żadnej próżni. Lampa nie mogłaby działać. Tak. Gdzie stosowaliśmy lampy elektronowe jeszcze do niedawno? A tak naprawdę kiedy ten wiek lamp elektronowych się skończył? Ja bym powiedział, że ze śmiercią kineskopu. A śmierć kineskopu to była... ile? 5-6 lat temu? W 2009 roku wygaszono Polkolor piasecznie. A dlaczego starasz się odtworzyć technologię produkcji lamp elektronowych? To chyba trudno powiedzieć, czy ja się staram odtworzyć, bo ja tutaj niczego na wielką skalę nie odtwarzam. Ja ci mówiłem nawet tutaj poza kadrem, tak, że chcesz zlikwidować fabrykę, zlikwiduj prototypownie, tak? A ja zrobiłem troszeczkę z drugiej strony, podszedłem do problemu i stwierdziłem, nie zakładajmy wielkiej produkcji, ale utrzymajmy prototypownie. Czyli żebyśmy byli w stanie prototypować różne rzeczy. Chcesz lampę sodową? Zrobi się lampę sodową. Chcesz triodę? Zrobi się triodę. Chcesz żarówkę? Zrobi się żarówkę. Jaki był powód powstania prywatnej wytwórni lamp? Pierwotnym była chęć zrobienia samodzielnej lampy elektronowej. To był taki pierwotny cel. Czyli stworzenie takiej choćby najprymitywniejszej pracowni, gdzie byłoby możliwe zrobienie takiej lampy. A później czas pokazał, że można zrobić więcej. A jakie lampy elektronowe produkowałeś? Tak od początku patrząc? Tak. No były to głównie triody, ale chyba najwięcej, co zrobimy o największej ilości elektrod, to chyba pentoda. Były też takie jakby układy scalone, gdzie było kilka lamp w środku plus elementy bierne. To były takie o największym stopniu złożoności. A co takiego szczególnego jest w lampowych układach scalonych? Dlaczego to się nie pojawiło wcześniej? A może się pojawiło, tylko ludzie o tym normalnie nie wiedzą? Chyba się nie... Znaczy, pierwszą takim protoplastą była lampa 3NF Lewego. I to była lampa zrobiona jeszcze w latach bodajże 20. Tam były trzy triody w środku. Chyba trzy kondensatory, ze dwa albo trzy oporniki. Nie, może więcej, ze cztery oporniki. I to był odbiornik radiowy. A chodziło tak naprawdę o uniknięcie podatku. Płacenie podatku od liczby Od liczby lamp w odbiorniku. Dlaczego zdecydowałeś się na produkcję lamp scalonych? No, było to ciekawe wyzwanie technologiczne. Bo jeżeli robimy samą, powiedzmy, triodę, czy tam nawet kilka triod, ale bez żadnych elementów biernych, to jest wszystko wykonane wtedy z materiałów trudnotopliwych, nikiel, wolfram, molibden, jakieś tam nawet sporniki szklane, ceramiczne czy mikowe. Natomiast jeżeli wchodzą tam elementy bierne, czyli dochodzą kondensatory czy rezystory, to mamy tutaj do czynienia już wtedy z ceramiką, która nie zawsze lubi, tytanian baru nie zawsze lubi temperaturę. No i dochodzi szereg innych problemów. Te problemy narastają w miarę tego, im mniejszy chcemy zrobić układzik.
A co ci się udało osiągnąć? No, udało mi się, jeżeli chodzi o miniaturyzację takich układów, to było możliwe w rurce o średnicy około 20 mm i długości około 10 cm zmieścić trochę więcej niż w takiej lampie lewego. Były trzy triody i garść elementów biernych. Na trzech triodach można zrobić całkiem sensowny odbiornik. Zgadza się. Wykonałeś już odbiornik przy wykorzystaniu tej lampy? Na pająka tak, ale czas nie pozwala. Często jest tak, że zrobisz lampę, ale nie masz już czasu zrobić porządnego układu na tej lampie. Czyli mam takie pudełka tutaj różnych wyrobów, które były uruchomione próbnie w jakimś układzie na pająka. Działa, idzie do pudełka. Nie ma czasu dopieszczać tych układów, bo są kolejne pomysły na lampy. Lampy elektronowe dla większości ludzi kojarzą się z miękkim, ciepłym brzmieniem i pewną ilością światła ze środka wychodzącą. Czy to jest pewna magia? Zapewne dla romantyków, tak. A jak do tego podchodzą praktycy? Przecież lampy miały w sumie same wady dla większości użytkowników. Wymagały żarzenia, miały krótką trwałość, nie były odporne na drgania. Z tą trwałością to różnie to bywa. A dlaczego? Jaką trwałość mogą osiągać lampy w praktyce? Spokojnie można było osiągać 10 tysięcy godzin trwałości. To dużo. Specjalne wykonania 100 tysięcy godzin. To jeszcze lepiej. To jest trwałość, którą w tej chwili sprzedaje się diody świecące, a w praktyce wiemy, że one nie będą tyle świeciły, ponieważ są celowo wykonane tak, żeby były gorzej chłodzone. No bo wiadomo, musi iść sprzedaż. Czy coś, co wyprodukowałeś, znalazło zastosowanie wśród miłośników odnawiania starych odbiorników lampowych, na przykład przedwojennych? Było parę replik, które trafiły. A pracowały tam twoje lampy? Zgadza się. Czyli gdyby przyszło co do czego, potrafiłbyś ze swoich lamp wyprodukować odbiornik, który byłby repliką przedwojennego urządzenia produkowanego przez zakłady AWA w Warszawie? Problemem, jaki kreśli się, jeżeli chcemy robić replikę, jest to, że nie zawsze można dać jej identyczny wygląd zewnętrzny. Są tacy, którzy robią replikę samej bańki. W środku znajduje się jakiś układ, może być półprzewodnikowy, może być jakaś mała lampka, taka całoszklana, subminiaturowa. Wygląda na zewnątrz, jakby była oryginalna lampa, ale nie zewnątrz. Wygląda, jakby była oryginalna lampa. No to wtedy się tam napyla aluminium, albo się nakłada elektrochemicznie srebro. Przynajmniej jest taka srebrzysta, tak jak te stare lampy tam z geterem takim barowym, uzyskanym metodą azytkową. Tak? I ona wtedy tak zewnętrznie, bo napisy wiadomo, można też zrobić tam się to drukiem. I ona wtedy zewnętrznie rzeczywiście wygląda, tak jak te stare lampy. Natomiast elektrycznie tam w środku jest coś zupełnie innego. I w momencie, kiedy chcielibyśmy zrobić taką wierną replikę, taką naprawdę wierną, zarówno co do tego, co jest w środku, jak i formy zewnętrznej, no to tutaj ja miałem z tym bardzo poważne problemy. Dlatego, że ja muszę nie tylko patrzeć na wygląd zewnętrzny takiej lampki, ale właśnie na próżnioszczelność, na wytrzymałość, powiedzmy, termiczną, na różne jeszcze inne parametry. To jak oni to zrobili w latach 20., 30., 40? Zapewne podobnie jak ja, tylko że jaki jest problem? Problem jest w tym, że ja nie mam identycznych form do dmuchania, jak były kiedyś. Raczej prawie w ogóle nie mam form, tylko wydmuchuję ręcznie. Można powiedzieć, może jestem kiepskim szklarzem, że nie jestem w stanie wydmuchać tak identycznego balonika. Może tak być. Może być też tak, że nie mam akurat rurek o takiej konkretnej średnicy. Bo to trzeba mieć całą gamę różnych średnic. I to też nie zawsze jest dostępne. Czyli wszystko rozbija się o materiały. Rozbija się też o materiały.